będzie miał żywot wieczny i będzie wpisany w Księgę Żywota wraz ze świętymi. Nastąpi podział wśród żyjących. Apokalipsa, rozdział 22, werset 11. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwych niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Będą dwie kategorie ludzi, święci i grzesznicy. Będzie podział wśród żyjących na dwie grupy tylko. Wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. 2 Koryntian, rozdział 5, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Więc wszyscy, każdy człowiek musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa, przed Sądem Bożym. Jana, rozdział 5, werset 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Więc ten, kto kto święcie żyje, ten nie podlega sądowi tych bezbożnych, które odbędzie się po drugim zmartwychwstaniu. Chrystus dzisiaj jest naszym obrońcą. Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25. Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Więc Chrystus stawia się za nami, czyli jest naszym obrońcą. Módlmy się, Panie Jezu, nie wymaż naszych imion z Księgi Żywota. Okryj nas swą Bożą sprawiedliwością. Zbaw nas, nasze rodziny, krewnych, znajomych, całą ludzkość. Obkaż nam swe miłosierdzie. Amen. Apokalipsa 19:5. Apokalipsa, rozdział 19, werset 5. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Dziękuję.